polityka socjalna czy polityka społeczna kuleje w tym kraju i tak naprawdę te wszystkie działania są pozorne. Nie ma systemowych rozwiązań. Ustawa, która jest napisana, jest o pomocy społecznej, jest napisana zza biurka. Jest wiele rzeczy, które powinny być opracowane przez praktyków, powinny być zrobione konsultacje i ustawa powinna powstać na podstawie rozmów i działań organizacji pozarządowych, czy nawet instytucji, czy streetworkerów, którzy pracują na ulicy, bo wiemy, my wszyscy, w jaki sposób powinno być to rozwiązane. No, ogromnym problemem chociażby jest to, nie tylko w Toruniu, tylko taka jest ustawa, tak napisał ustawodawca, że osoby spoza gminy bardzo często, daję przykład, w Toruniu jest schronisko dla bezdomnych mężczyzn, przyjeżdża osoba spoza Torunia, z innej gminy. Pierwszeństwo do schroniska mają osoby, które miały ostatni meldunek na terenie Torunia, na terenie naszej gminy. W drugiej kolejności są przyjmowane z dużymi oporami i problemami osoby, które na przykład są z gminy, nie wiem, z miasta Łódź i tak dalej. Muszą przynieść zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania i te gminy potem między sobą się rozliczają. Tylko to wszystko trwa, a ta osoba jest w dalszym ciągu na ulicy. Czy chociażby sytuacje takie, że Izba Wytrzeźwień w Toruniu jest przepełniona, osoby w kryzysie bezdomności nie płacą i tak za izbę, a brakuje w Toruniu ogrzewalni. Może by pomyśleć, żeby przekształcić w jakiś sposób. Nie wiem. Ogrzewalnia? Ogrzewalnia. To jest miejsce, w której osoby przychodzą, osoby w kryzysie przychodzą, na przykład o godzinie 22 do 7 rano. Nie ma tam łóżek, ale są krzesła, żeby mogli w ciepłym pomieszczeniu przebywać. Również osoby, które są pod wpływem alkoholu, bo najważniejsze jest to, żeby one nie zamarzły i żeby przeżyły tą noc w mrozie. W innych miastach funkcjonują te autobusy SOS, gdzie jeżdżą streetworkerzy, gdzie osoby wsiadają, w kryzysie wsiadają do autobusu, całą noc jeżdżą tymi autobusami i mają podawane leki przez... W jakim mieście na przykład? W Gdańsku, w Łodzi. W Gdańsku już kilka lat to trwa, nawet się orientowaliśmy, ile to kosztuje. Nie ukrywam, to są ogromne koszty, z tym, że to jest zadanie własne gminy. Trójmiasto robi czyli to jako zadanie. Zauważa tak. Problem do tego stopnia, że puszcza autobus, tak? Tylko, że tam jest nacisk ze strony organizacji pozarządowych, które już działają jakiś czas na tym polu. I generalnie miasto zostało to przedstawione. Zresztą no, ten podręcznik został napisany w Trójmieście. Mhm. Więc ta współpraca między NGO-sami a instytucjami tam w Trójmieście już trwa parę lat. Udało mi się ten model wypracować, więc uważamy, że dlaczego by nie zrobić tego u nas w mieście.